Hala w Sośnicy przeszła poważny remont, modernizację. Wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie odmienione. Duża hala do rozgrywek piłki ręcznej i futsalu. Średnia hala do rozgrywek takich jak koszykówka, siatkówka, gimnastyka. I najmniejsza, głównie dedykowana tenisowi stołowemu. Także modernizacje przeszły wszelkie pomieszczenia socjalne, przede wszystkim szatnie, natryski, także pomieszczenie typu restauracyjno-kawiarnianego. I co warto podkreślić, wyposażony został ten obiekt w windę dla niepełnosprawnych ruchowo. Jeżeli Państwo spojrzycie, jest to zupełnie co innego niż do tej pory. Jest to parkiet o takich parametrach, które pozwoli tutaj na pokazywanie swoich umiejętności tych najlepszych, zarówno piłkarkom ręcznym, jak i tym, którzy będą korzystali w inny sposób. No na pewno futsalistom też będzie to bardzo pozytywnie dawało możliwości do tego, żeby pokazali pełnię swoich umiejętności. Uważamy, że bardzo istotne jest stworzenie, utrzymanie tej bogatej bazy sportowej, zarówno dla profesjonalistów, dla drużyn i sportowców zawodowo uprawiających sport, ale także dla sportu amatorskiego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Sala będzie dostępna dla naszych mieszkańców. Myślę, że również oni bardzo będą zadowoleni z tego, jak poprawiły się warunki na tej sali.